Ach, ten smród. O Boże. Spaleni żywcem. O Boże! Nie w ten sposób. Nie mogę. Nie w ten sposób. Kto to mógł zrobić? A co to u diabła? Te pojemniki. Te pojemniki wciąż są pełne. Gdybym mogła je podpalić. Wciąż je... Zachodni Kościół przysłał swoich posłańców, samozwańczych bożych wojowników, rycerzy zakonu Trójcy. Przybyli, by uciszyć proroka, by ukrócić jego bluźnierstwa i unicestwić nasz ruch. Jest już jednak za późno. Nas nie można uciszyć. Codziennie obserwuję na forum akty przemocy. Prorok wie, że nie możemy się im sprzeciwić, więc musimy opuścić Konstantynopol. Udamy się na pustynię, by zacząć wszystko od nowa i kontynuować dzieło proroka. się! Jesteśmy pod ostrzałem! Jesteśmy zdani na ciebie! Nie próbuj! Potrzebuję ognia osłonowego! Masz ogień kryjący! O nie, siarko. Całe to miejsce może pójść z dymem. Muszę się śpieszyć. Tutaj, namiołku! Dawaj, ja. Dobrze, chyba widzę wyjście. Rzeźba jest niestabilna. Chyba będę musiała użyć ognia greckiego. Na pewno jest tu więcej pojemników z ogniem greckim. Muszę je tylko znaleźć. Na pewno jest tu więcej pojemników z ogniem greckim. Muszę je tylko znaleźć. Na pewno jest tu więcej pojemników z ogniem greckim. Muszę je tylko znaleźć. Teraz muszę tylko zniszczyć pozostałe podpory. Jest tu jeszcze więcej rzeczy do zrobienia. Powrócę tu. Na pewno jest tu więcej pojemników z ogniem. Muszę je tylko znaleźć. Co? Jak to kurwa on? Już po nim coś go złapało. Zostało nas tylko dwóch. Musimy ruszać dalej. Trzymaj się blisko. Co? Znowu? Mamy zabitego, to wszystkich rozglądać się. Na górze! Kontakt! Potrzebny ogień osłoniowy! Masz ogień kryjący! Odsuń się! Zawieją! Jestem pod ostrzałem! Kończymy sprawę! Wojskowa chorągiew do zawieszania na włóczni. Była pewnie w wyposażeniu armii proroka. Najpierw muszę znaleźć pojemnik z ogniem greckim. Najpierw muszę znaleźć pojemnik z ogniem greckim. Jest tu jeszcze więcej rzeczy do zrobienia. Trójca dwukrotnie wysyłała ludzi tropem proroka i dwukrotnie ludzie ci znikali. Prorok wywiózł boskie źródło z cesarstwa, ale nie miał do tego prawa. Ten akt herezji jest dla nas hańbą, dopóki przy życiu pozostają jego wyznawcy. Dlatego Trójca musi spróbować ponownie. Popełniłem straszliwe czyny i grzeszyłem, krzywdząc niewinnych ludzi tylko po to, by tu dotrzeć i odzyskać boskie źródło. Wiem, że Bóg mi przebaczy, bowiem wszystko, co czynię, czynię dla lepszej sprawy. Koniec jest bliski. Muszę tylko przeżyć ostatnią bitwę, a dzieło Trójcy wreszcie się dokona. Wrócę tu. Na pewno jest tu więcej pojemników z ogniem greckim. Muszę je tylko znaleźć. Wymazano niektóre słowa, ale wskazano tu chyba jakieś miejsce. Na pewno jest tu więcej pojemników z ogniem greckim. Muszę je tylko znaleźć. Najpierw muszę znaleźć pojemnik z ogniem greckim. Więcej pojemników z ogniem greckim. Pełno ich tu. Wygląda na to, że zawsze byli gotowi do wojny. Najpierw muszę znaleźć pojemnik z ogniem greckim. Najpierw muszę znaleźć pojemnik z ogniem greckim. Jeszcze więcej rzeczy do zrobienia. Wrócę tu. Jeszcze tylko jedna podpora. Wygląda na to, że potrzebuję kolejnego pojemnika. Wygląda na to, że potrzebuje kolejnego pojemnika. Wygląda na to, że potrzebuje kolejnego pojemnika. Chyba jeszcze tego nie rozgryzłam. Muszę tu wrócić. Najpierw muszę znaleźć pojemnik z ogniem greckim. Najpierw muszę znaleźć pojemnik z ogniem greckim. Po śmierci imperatora prorok popadł w niełaskę i byliśmy zmuszeni uchodzić pod osłoną nocy. Nowy imperator nie darzy proroka sympatią, więc nic już nie mogło powstrzymać rycerzy zakonu Trójcy. Uchodziliśmy na pustynię, by zacząć wszystko od nowa, gdy zakon Trójcy zaatakował nas i zamordował proroka. Patrzyłem, jak umiera. Umieściliśmy jego ciało w jaskini w pobliżu oazy i pogrążeni w żałobie rozpoczęliśmy budowę grobowca. Zakon Trójcy nie zrealizował jeszcze jednak swojego celu. Pragnęli nie tylko zabić proroka, lecz również posiąść tajemnicę boskiego źródła. Jeszcze tu wrócą. Jednak w najczarniejszej dla nas godzinie prorok zmartwychwstał. Pokonał śmierć, tak jak pokona naszych wrogów. Najpierw muszę znaleźć pojemnik z ogniem greckim. Mieszanie tylu łatwopalnych składników. To wymagało sporej ostrożności. Najpierw muszę znaleźć pojemnik z ogniem greckim. Najpierw muszę znaleźć pojemnik z ogniem greckim. Najpierw muszę znaleźć pojemnik z ogniem greckim. Chyba jeszcze tego nie rozgryzłam. Muszę tu wrócić. Wygląda na to, że potrzebuję kolejnego pojemnika. Wygląda na to, że potrzebuje kolejnego pojemnika. Siarka. To tutaj przygotowywali składniki ognia greckiego. Wygląda na to, że potrzebuje kolejnego pojemnika. Wygląda na to, że potrzebuje kolejnego pojemnika. Tam jest więcej pojemników. Chyba mogę je wyciągnąć. Wygląda na to, że potrzebuje kolejnego pojemnika. 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 Sztandar wojsk proroka. Był mocowany nad flagą i niósł go chorąży. Najpierw muszę znaleźć pojemnik z ogniem greckim. To powinno utorować drogę. Chyba jeszcze tego nie rozgryzłam. Muszę tu wrócić. Muszę wykorzystać wodę. Pojemnik na miejscu. Teraz muszę tylko go podpalić. Egi! ¡Ejito la banda! O Boże! Jacob, udało mi się. Wydostałam się. Lara, dzięki Bogu, nic ci nie jest. Przynieś mi atlas. Jestem w obserwatorium w górach. Idę. Tutaj upamiętniono budowę wspaniałego miasta. Kitierzu. Lara! Lara, jesteś tam? Johna, to ty? Daszyno! Wiedziałem, że żyjesz. O mój Boże, Johna, co ty tutaj robisz? Gdzie jesteś? Tutaj, w jakiejś fortecy. Możesz podziękować Jacobowi. Jego ludzie zabrali mnie z tundry półmartwego. Nie wierzę, że za mną poszedłeś. Tak trudno w to uwierzyć? Mówiłem, że będę się tobą opiekował. Nie mogłem zostawić cię tu samej. Idę do ciebie. Nigdzie nie odchodź. Nie miałem takiego zamiaru. Uważaj na siebie. Laro, cieszę się, że jesteś wśród nas. Najeźdźcy rozproszyli się po całej dolinie, ale wypieramy ich tam, gdzie jest... Jeśli możesz nam pomóc, będziemy wdzięczni. Wiemy, że możemy ci ufać.